Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bimbaj. Witam fanów moich, a jak nie moich, no to chociaż Wukonga. Dobrze panowie, w ostatnim odcinku zostaliśmy zlani przez jakiegoś małego i dużego. No, zaraz się z nimi rozliczymy. Dobra, pierwsze co, ja myślałem, że ten tutaj, gdzie to jest? Tak, tutaj te rdzenie Jaugai. Myślałem, że to będziemy zbierać jakoś tak z bossów, a to się okazuje ze zwykłych przeciwników. Jakiś jest tam losowy drop na to. Robimy tak, że zebraliśmy już to. Także budujemy sobie kupę. Dużo woli jest. 8100 woli na to, ale plus 10 do ataku i plus 4% dodatkowe szans na kryta. Ale... wytwarzanie jest możliwe świątyni strażnika lub kowala. Aha, no nic. Kurczę, zapomniałem, że tutaj tego nie zrobimy. Ale możemy teraz pójść drugą odnogą. Pójdziemy drugą odnogą, nie tam prawo, tylko że w lewo. To jest ta odnoga jeszcze w lewo. Tutaj sobie pójdziemy. Tak, wtedy poszliśmy tutaj, tak? No. No dobra, idziemy tędy. Ale myślę, że tak jak buduję postać, no to jest... O! No to jest dobrze. No, całkiem nieźle idzie, to kwestia tylko wprawy. Mamy ołtarz, proszę bardzo. Tak, raczej nauczenie się taktyki. Odpoczynek nie, samodoskonalenie, wytwórz pancerz. Proszę bardzo, może coś innego jest? Trzeci set? Podczas kroku chmury spowijający czarny wiatr będzie salę atakował wrogów blisko przeznaczonego Iwabika. Właśnie umiarkowanie... Najgorsze jest to, że nie wiadomo ile tego ataku zwiększa, nie? Umiarkowanie. No właśnie, nie wiadomo. Nie wiem jak to sprawdzić. Może po prostu trzeba biegać z tym i wejść w menu. A zaraz zobaczymy właśnie. Pobiegam sobie chwilę. O. Każda sekunda sprintu, nie? A, tutaj raczej tego nie będziemy widzieć. No dobra, nie było tematu. Ale w każdym razie... No, nie wiem ile zwiększa ataku, ale możemy zrobić tak, że... na pewno wiemy, że... pancerz nam wejdzie. Tylko czym jest krok chmury? Krok chmury to chyba ten skill jest, nie? Co znikam. No tak. Później uderzam gościa. A, zobaczcie, mnie w tej postaci manę ściąga cały czas. No właśnie. No dobra, dobra. Trochę tutaj za grubo było. Nie wiem, czy ja chcę to robić, ale chyba zrobimy. Chyba zrobimy ze względu na sam pancerz. Ale dobre jest to, że tutaj tylko trzy części możemy, seta potrzebujemy. A nie cztery jak tutaj. I założymy tą głowę wilka. Czy jak się zmieniam w tą chmurę i nie uderzam, tylko spowijający czarny wiatr będzie stale atakował wrogów blisko przeznaczonego Bobika. Aha, czyli zostawiamy tego ducha naszego i tam będzie jakiś czarny wiatr.
atakował. Miałem sytuacyjny dosyć skill. Ale zobacz, aż 15 obrony mi dojdzie za to. To dużo jest. To dużo jest. Będziemy mógł się targać dłużej z nimi. Tak, idziemy w to, no. Plus 15 armora. Dobra, zakładaj. Odporność na poparzenie tutaj jest i plus 7 armora. No dobra. No i tutaj już dostaniemy bonus. Ale po krótkiej chwili w kroku chmury znacznie zwiększa obrażenia od niewidzialnego ataku. No dobra, to też jest taki bonus. To jest w porządku. Jeszcze głowę zmieńmy na wilka. A nie mogę. Bez jaj, no przecież miałem tą wilka głowę. Czy to wrzuciłem? No nie mam właśnie woli. Nie mam woli, żeby to zrobić, ale zrobimy tak, że... sprzedam. Złoto swoje, o. No i teraz mnie stać, ale to już na zero jestem. To już na zero jestem. Ale to musimy mieć, bo to jest fajne. O, znacznie zwiększa szansę na trafienie krytyczne niewidzialnym atakiem w kroku chmury. No to tutaj te dwa, znaczy ta broń i ten set pasują do siebie. Nie wiem, trochę dużo. Dobra. Idziemy. Tylko jeszcze jedno mam pytanie. Gdzie jest moja głowa? Uważ. Każdy wyk natychmiast przywraca 20% maksymalnego zdrowia i przez krótki czas powoli regeneruje 25% maksymalnego zdrowia. Czyli tutaj mam 45% zdrowia rozmieszczone w czasie, a tutaj 33%. Nie wiem, czy mogę jedno wybrać, czy dwa. A tutaj właśnie ten 20%. Jeszcze dodatek będzie jakiś. Tylko te trzy mam do wyboru w sumie. Redukcja obrażeń może. Albo jeszcze więcej zdrowia. Nie, redukcja obrażeń zrobię, to jest dobre. Jeszcze jakieś lekarstwa mam tutaj zrobić. A, ta redukcja obrażeń, tutaj też mogę stworzyć sobie napój. Przez długi czas po użyciu zwiększa szanse na trafienie krytyczne. Koszt jeden. Mam tego trochę. Zróbmy sobie. No kryta. No właśnie. Ja nie wiem, gdzie jest moja głowa wilka. A tu jest. A czemu ta nie była dostępna? Aha, bo tam były te części w sklepie. Dobra, rozumiem. Dobra. Jesteśmy gotowi. Tylko w czasie walki, żebym nie zapomniał, jak tego używać.
już użyłem. Ale właśnie się świecę. Widzicie, to jest redukcja obrażeń chyba. No, taką mam poświatę wokół siebie. O. I tam jest właśnie. Że zdrowie mi zwiększa. Tam w lewym dolnym rogu pod białym paskiem jest ikonka się pojawiła, tarczy takiej. No dobra, już wiem o co chodzi. R2, tak? Tutaj jest granulki wzmocnienia. 26% szansy na kryta mam teraz. Tutaj chyba na razie nic nie potrzebuję. A tutaj są jeszcze. To jest fajne. Ale to nie możemy. Muszę tutaj iść drogę najpierw. Tak, tutaj muszę wybrać drogę. No właśnie, tutaj mam drogę. Dobra, szkoda gadać, prześpimy się i idziemy. A ta chwila była nam potrzebna. Ale zobaczcie, teraz bez napoju mam 16% szansy na kryta, a jak wypiję, to mi dodaje 8, mam 20, 24, tak? No dobra, mamy jakiś plan. Idziemy tutaj. O, i znowu trzeba będzie walczyć z nimi. A tu dołem? O. Gdzie ja tu jestem? Ja byłem tutaj chyba. A, to jest to wejście od tej rzeki, no dobra. To od rzeki i tutaj możemy iść w lewo albo w prawo. To pójdźmy teraz w lewo sobie. Uważaj, że ołtarz odkryliśmy. Tam są ci łucznicy. Nie, no tak, tam muszę iść i tak, nie mam wyboru. Obok łuczników. Weźmy pod nich. No dobra, tych łuczników nie ściągnę. Natomiast możemy iść tutaj, tak? A, tutaj ja podnosiłem jakąś skrzynkę. To co tu jest? A, tu walczyłem z tą żabą chyba. Już kurczę, się pogubiłem. Z tej mapy. Tak? Nie wiem, gdzie idę chyba. Dobra, już wiem. Nie w tą stronę. Tam mamy iść na pewno chyba.
Tak mi się wydaje, no. Tu jest kolejny gość. Tam są rusznicy też. A, tu jest ten boss, dobra. O, rdzeń, widzicie? Rdzeń dostaje. Tam jest łucznik, możemy go zabić też tutaj kolesia, ale... A tu? No tu jest właśnie ten boss. No jeszcze czeka nam ten mały i ten duży. Dobra, zwiększmy sobie szansę na kryta. I jedziemy chyba, nie? Gdzie jest ten kryt? Chyba tak. Ole siadło krytycznie. Tam dym jest? Tam dym jest, jakiś atakuje go, widzicie? Ty. A dym był. Nie wiem, czy mogłem czekać dłużej, żeby ten dym więcej go atakował jeszcze i dłużej. Tak mi się wydaje. Bo miałem czas na to, za wcześnie go zaatakowałem. Powinien poczekać do końca i wtedy. No ale z drugiej strony... ale z drugiej strony... to ja... ja bym wyszedł z tej chmury... Znaczy jak te obrażenia by się tego dymu... cały czas były i by mi się skończył dym... ja nie miałbym bonusu do ataku. No, to może być ten minus. Nieźle poszło, nieźle poszło. Mamy to, panowie. No dobra. Co to jest? Nie mogę? Srogość kamienia. Żeliwość tygrysa. Brak wystarczających zasobów. Kurczę, nie wiem właśnie gdzie mam teraz iść. Tu bym chciał te punkty zdobyć. Ale to... nie, tutaj nie idziemy dalej już, to mi się podoba. Tu też raczej nie, tu... no nie chcę mi się już użyć. Tu mi się ten build podoba, na razie jest skuteczny. Ale to by nam się przydało właśnie. To prędkość ładowania, bo czasem po prostu biegam, nie mogę naładować tego. Nie ma czasu. Dobra. Idźmy z tym. No. No.
Zastanawiam się, czasem nie musiałem podejść do... Nie mogę podejść do tego ołtarza przed walką. Co to jest? Ja stamtąd przyszedłem, ale tutaj też jest jakaś droga. Tu też jest jakaś droga. Możesz ty. Zobaczmy, jak długo będzie uderzał ten duch. No już zniknął. I to takie ryzyko było, nie? Ja zmieniłem się w tego ducha i ryzyko było takie, że no nie będę miał bonusu do ataku, jak wychodzę z tej chmury, bo mi znika. Dobra, weźmy sobie ten, nie ryzykujmy, weźmy sobie ten ołtarz. I pójdźmy przez ten most najpierw, tak, przez ten most najpierw pójdźmy. No ale kryt zrobił robotę tutaj, nie? Dwa razy siadło szczęśliwie. I co? I gość już musiał się żegnać ze światem. Już. Dobra, możemy tutaj iść, tak? Ale sprawdź najpierw tą odnogę. Albo pójdźmy tutaj, dobra. Pamiętajmy, że ta odnoga jest, tutaj istnieje. Ktoś tam strzela do nas, a ten na górze. Ale coś czuję, że tutaj będzie dłuższa wędrówka. Wróćmy się na ten most. Bo tutaj pewnie będziemy przychodzić już do dalszej naszej przygody. Pamiętaj, most korci. Czuję, że tam będą skarby. Takie, że uff, sobie nikt nie wyobraża nawet. Kwiatki tylko. Tam jest jakiś tu... O kurde. Nie wiem, co to za miejsce jest. Nie wiem, którą nogę wybrać. Ale tutaj przechodziłem tą stroną na bank. Ale tutaj już tą to nie przechodziłem. Ach, to mnie. To jest jakiś olbrzym. Był olbrzym. Idziemy do tornado. Wola jest tutaj podniesienia. Nie można do tego tornado iść. No nie, no idziemy dalej. Twardy jakiś? Straszne urwisko. No czasem nam gra pozwala iść, a czasem nam nie pozwala iść gdzieś na boki. Trzeba to sprawdzać.
Ty, ale on atakuje solidnie, ten koleś. No jest ołtarz. Jest ołtarz. Czyli wydaje mi się, że tutaj wybraliśmy... co to jest? Czyli wybraliśmy drogę dalszej rozrywki. Co to jest? Gałka oczna Buddy. Ważne przedmioty. Może umieścić się w jednym miejscu. No dobra. Mam plan taki, żeby teraz podejść do ołtarza naszego i spróbować się przenieść w tamto miejsce, bo widzę, że tutaj jest kontynuacja przygody. A tam byśmy sprawdzili tą jaskinię. No, bo tak. Spróbujmy się przedostać. Podróż. Góra czarnego wiatru, grań żółtego wiatru. O kurczę, to nie pamiętam, gdzie to było. A, tutaj zdjęcia są pokazane. To nie, to pierwszy etap. Szlak węża, to nie. Ale tutaj w ogóle nie mogę się tam przenieść. Musimy z buta iść do tamtego. Znaczy nie wszędzie można się przenieść. O, to nie, że do ołtarza się przenoszę, tylko że... A je, jest tutaj. Wejście do wioski, Dolina Rozpaczy. Tak, to chyba Dolina Rozpaczy jest. Chyba Dolina Rozpaczy tam było, zobaczymy. No korci mnie to, chcę sprawdzić tam po prostu, żeby nic nie ominąć. To? Tak, to jest ta jaskinia, no. Dobra, idziemy tą stroną. Mam nadzieję, że to będzie krótka odnoga jakaś. A to się okazuje, że tu też... też się rozdziela się świat. A, w pogoni za nim ruszamy. Wróćmy do tamtej odnogi. Stosunki ojciec z synem nie były takie fajne, jak się mogło wydawać. No nie wiem. No nie wiem. Wydaje mi się, że to może być taki boss... poboczny jakiś, sytuacyjny. No nie wiem, czego robić w ogóle.
Co to jest? Jakiś dzban? Robak przebudzenia w winie. Ale to, tutaj mogę się z nim ganiać naokoło. Rośliny ma fajne. No nie, no ale widzę, że mogę generalnie chyba go darować sobie tego bossa. To nie jest jakiś popularny, jakiś opcjonalny jest. Co to jest? Ale tu jest wyjście z jaskini. Tak, tu jest wyjście z jaskini i być może przedostanę się tam. Co tu jest? Jakiś ołtarz może, to było super. O, ale przerwał mi. A, to jest normalny przeciwnik, bo długo się trzyma ten znak. O, ale trochę. Strasznie dużo zabierał. O, coś mogę wziąć od niego jeszcze? Więcej? A, butelki wzmacniam chyba. Ducha dostałem. Szybki nietoperz. No i zobaczcie, teraz mi zwiększa 20% plus 25% w czasie rozmieszczone. To jest fajne, no. Dobra, to jest 4% szansy na kryta, a tu z kolei jest plus 10 do... No nie wiem. To jest obrona. No, coraz więcej się tego robi, panie i panowie. No nie wiem, czy pójść w takim stanie walczyć z tym bossem. Oho. Tam jest chyba ten ołtarz. Przerywa mi cały czas. No, moje kombosy przerywa. No nic. A nie, tutaj... Tutaj sekret jest jakiś. A, zwiększa maksymalną wytrzymałość. No dobrze, fajnie. To są akurat fajne itemy, bo generalnie zwiększają na całą rozrywkę pewien atrybut. To jest dobre. Ale musimy sobie wrócić na szlak. Tam jest boss, czeka na nas.
Ale przejdźmy jeszcze dalej. Gdzie to wyjdziemy wtedy? Przyszczajonego tygrysa świątynia. Dobra. Mamy tutaj ołtarz. Weźmy go ze sobą, odpocznijmy i wrócimy chyba do bossa. Lukrecja. Tak. W sumie możemy już do dwóch miejsc iść. Dobra, wróćmy się do bossa. A pewnie przeciwnicy też się odrodzili, no ale nie będziemy chyba z nimi walczyć. Idziemy do bossa. Nie wiem, czy to tu było, czy nie? Mi się znowu pomieszało, a nie. To tutaj jeszcze jest przejście. A, to jest ten sekret przecież tutaj, tak? No tak, to ten sekret tutaj był. Dobra. Zobaczmy, na co stać tego bossa. Tylko może z tego drugiego ołtarzu będziemy przychodzić, bo tutaj długo trwa. Teraz jeszcze dłużej. Tak, pójdziemy sobie z innego ołtarza zdecydowanie, jak będziemy grać kolejny raz, jak nas zabije. Ktoś tutaj. No nie, no przerywa mi wszystko tu. Mamy go chyba, gdzie? No, udało się. Nieźle. Kawałek złota. Duch kamienia. Ale co to? Kawałek złota dostaliśmy. Być może więcej, za więcej sprzedamy. To nie jest dzwonek. To.
No właśnie. Ważne przedmioty. Legendarne, proszę bardzo. Może to jest ważne, ale to no nie wiem do czego użyjemy jeszcze. Wróćmy sobie na szlak. Tak, wróćmy do... Nie wiem, Świątynia Tygrysa, czy... Co to było? Świątynia Tygrysa idziemy, czy... Tamta odnoga. Dobra, idźmy sobie Świątynia Tygrysa, jak już tu jesteśmy. Ale łatwo idzie, za pierwszym razem, nie? Nieźle. Pójdziemy tutaj, zobaczymy co i jak. Samodoskonalenie się. Musimy tutaj się rozwijać w tym kierunku. Tak, pójdźmy tutaj, po prostu jedno drzewko zapełnijmy tutaj, a później kolejne będziemy zapewniać. Tu też jest jakiś sekret na górze. Nie wiem, czy mogę to wskoczyć, czy nie. Mogę. Aha, tu nic nie ma. No nic, idziemy po schodach. No, mięso wszędzie leży. I skrzynia. Sprawdzę te odnogi najpierw. Nie wiem, liczę na jakiś... i skarb. A to chyba nic nie ma. I tutaj nie przejdę raczej. No, natomiast tutaj jest. Jedna iskra. Dobra, jedna iskra jest. No idziemy chyba walczyć. Walczy, teraz wiem, że będzie walka, nie? O! O kurde. O, myślę, że sobie przyszedłem dary dać. Kurde. No nie, tutaj sobie nie poładuję ataku swojego. No tutaj sobie nie poładuję niestety. To będzie inaczej go rozwalić. Ale strzał mu nie oddałem, bo cały czas próbowałem atak zrobić.
Dobra, ale jest blisko ten nasz tutaj odrodzenie. No i też za pierwszym razem będę mógł zaatakować pierwszy, tym atakiem swoim. No. Może go jednym ciosem zabiję. Co on zrobił? Aha, on w kamień się zmienił. To bydlak. Oj, nie w tempo. Uciekł, no. Nieźle było, nie powiem. No ale znam ich ataki, jego. Dobrze, ciekawi mnie ta gra. A, i teraz jak przychodzę w postać chmury, to mam ten plus, że też mogę... leczyć się. Jak jestem w tej chmurze. Come on.
No kurde, ciężko wyczuć z tego jego atak. Ja chciałem mu zrobić przecież. Ty nie wiedziało mi. Nie zadziałało mi tego, złapanie go. Jak on mnie zobaczył teraz? Zostawia ten kamień po sobie i kusi mnie, nie? Dobra, zróbmy może taką strategię jak wcześniej na dwie te małpy palące się z ognia. Może mi cooldown wróci i na czas zagrajmy, po prostu. Albo zwiększmy szanse na kryta. Nie, na razie nie, trzymajmy butelki. Z tego zrobimy. Tak, uderzymy go, od razu się zmieni w małpę. Nie mam wytrzymałości. Co to było? No nie ma czasu nawet combo zrobić do końca. No nie ma nic już. Kurde.
Nie wiem, panie panowie, to jest chyba opcjonalny boss i wydaje mi się, że on może być za ciężki. Może być za ciężki, no. Dobra, ale to zrobimy go w następnym odcinku może. Zobaczymy, czy damy radę. Trzymajcie się i do następnego, bo już mnie trochę wyniszczył psychicznie. Hej, pozdrawiam.